Staracie się być bardzo specyficzni i oryginalni w tym, co robicie. Jak radzicie sobie z tym, że większość ludzi słucha muzyki, można by powiedzieć, że bardziej mainstreamowej niż to, co wy prezentujecie? Problem w tym, że my naprawdę lubimy tę muzykę. To jest coś, co nas chwyta. I znamy też takich ludzi, którzy jakby bardzo ładnie na to reagują. Myślę, że dzisiaj już nie ma takiej mody na jedną muzykę. Że dzisiaj jest chyba taka moda, żeby słuchać czegoś innego. Jest tak, że na YouTubie dzieciaki mówią, słuchaj, puszczę ci coś, czego nigdy nie słyszałeś. To chyba teraz to jest ten mainstream. Jesteście mocno zakorzenieni w kulturze słowiańskiej, południowej i jestem ciekawa, dlaczego akurat wybraliście ten rodzaj, ten klimat muzyki? Różnie, to mogą się składać doświadczenia nasze z muzyką w przeszłości, tak, że część z nas bardzo mocno uprawiała, że tak powiem, folk. Był to folk, powiedzmy, około słowiański, a kręci nas akurat ten kierunek, dlatego że to jest folk, który najdobitniej jakby oddaje naszą, można powiedzieć, mentalność. Na scenie jesteście bardzo energiczni, spontaniczni i jest tym jakby jakiś element widowiska. Czy to jest celowe działanie? Bywa tak, że masz słaby dzień, tak? Że nie wiem, że akurat coś ci się wydarzyło i nie bardzo jesteś w najwspanialszym nastroju. Ale wiesz, że jak wychodzisz na scenę, to jak zaśpiewasz to po prostu ludzie, no tak trochę fajnie dziewczynko, żeś smutna, ale no... Niech będzie ogień i ten ogień chcemy wzniecać i chcemy wzniecać i w sobie, kiedy jesteśmy na scenie i w innych, kiedy przychodzą na nasze koncerty. Byś tak zobaczyła każdego z muzyków osobno, tak na ulicy, z nas, jaki no, są spokojni ludzie, nikt z nas nie ma ADHD, nikt nie wie. A jednak jak się spotkamy razem dokładnie w tej grupie, to jest też chyba kwestia i ćwiczenia i wielu rzeczy, to po prostu wychodzi samo. Próba wygląda bardzo ciekawie, bo naprawdę tworzymy razem. To jest taki band garażowy, który dzisiaj nie ma na to w ogóle mody. Dzisiaj jest produkcja, pączek musi wyglądać tak, on najlepiej smakuje, wymyśla to jedna osoba, jest producent. U nas spotykamy się, robimy kawałek przez 3-4 próby. Cały czas go dopieszczamy, sprawdzamy je na koncertach. Jak widzicie swój zespół, to chcecie zostać w tym samym klimacie, czy macie zamiar rozszerzyć swoje folkowe horyzonty na inne kontynenty, w sensie kulturowym, tak? Na pewno ten klimat tego tygla bałkańskiego, krajów słowiańskich, to o czym piszemy na naszej stronie, to jest dla nas jakby ten punkt wyjścia. Jeżeli jakieś inne kontynenty, no to głównie inspiracje. Mamy jakby swój program, wiemy skąd wyszliśmy. Teraz jest dla nas moment właśnie na eksperymentowanie. Na pewno będziemy się mocno inspirować różnymi rzeczami, bo też nie chcemy się inspirować tylko tym jednym regionem, tak? I to wszystko. I będziemy wypuszczać coraz to nowe piosenki, mniej lub bardziej zaskakujące.